Wiadomość od Twojego skryby. Sezon wakacyjny trwa, a większość z nas, jeśli jeszcze na urlopie nie była, to na pewno planuje go w niedalekiej przyszłości. Dzisiaj mamy masę narzędzi, które ułatwiają nam podróże, począwszy od nawigacji, przez rozbudowane przewodniki turystyczne, wreszcie biura podróży, które planują nasze wyjazdy od początku do końca. Co chyba nie dziwi, w świecie starożytnym turystyka była zupełnie odmienna od współczesnych podróży. Choć transport był wolniejszy, a sama wyprawa czasami niebezpieczna, starożytni ludzie podróżowali z wieloma podobnymi celami jak my dzisiaj. Fascynacja odległymi miejscami poznawanie nowych kultur i odkrywanie nieznanych terytoriów, podobnie jak nam dzisiaj, tak i ludziom żyjącym tysiące lat temu zdecydowanie nie było obojętne. Jeśli tylko było to możliwe, ludzie wyprawiali się w dalekie krainy, by poznawać świat, zmienić otoczenie i zwyczajnie odpocząć od swojej codzienności. Jeśli żylibyśmy w egipskiej Aleksandrii i spotkalibyśmy na naszej drodze cudzoziemca, to niezależnie od tego, czy byłby to przybysz z Rzymu, Hellady czy Bliskiego Wschodu, zdecydowanie nie nazwałby się turystą. Choć sam koncept turystyki został ukuty dopiero w epoce nowożytnej, nie znaczy to, że śladów podróży o charakterze turystycznym czy krajoznawczym nie możemy szukać nawet w czasach starożytnych. Nasz gatunek z natury jest przecież skłonny do migracji i odkrywania innych miejsc. Podróżujemy od zawsze. Czy to w celach zarobkowych, biznesowych czy religijnych. Nas jednak będzie interesować wyłącznie turystyka wypoczynkowa i poznawcza. Zbadanie śladów tego rodzaju aktywności starożytnych pozwoli odpowiedzieć na tytułowe pytanie, a więc czy ludzie w starożytności jeździli na wakacje. Horyzont podróżników zaczął się zwiększać u świtu rewolucji neolitycznej. Od około 10 tysiąclecia przed naszą erą na petroglifach zaczęły pojawiać się pierwsze łodzie i barki wykonane z trzciny. Drugim przełomem było opracowanie bardziej zaawansowanych statków, które były w stanie poradzić sobie na wodach morskich czy oceanicznych. Na to wydarzenie ludzkość czekała kolejne 5000 lat. Transport rzeczny lub morski był najbardziej efektywnym sposobem na przemieszczanie się i szybkie pokonywanie setek kilometrów w relatywnie krótkim czasie. Przypuszczalnie od 5 milenium przed naszą erą statki wypływały z południowej mezopotami do Indii. Inne tymczasem operowały na wodach Lewantu. Transport rzeczny pozostawał jednak dominujący, zwłaszcza w Egipcie, gdzie Nil umożliwiał wygodną podróż zarówno w dół rzeki, jak i na południe. Sytuacja nieco inaczej miała się w Mezopotamii, zwłaszcza jej północnej części. Podróżujący na południe raczej nie oczekiwali, że będą mogli powrócić do domu tym samym środkiem transportu. Jak opisuje Herodot, każda tratwa miała na pokładzie żywego osła, większe nawet, kilka. Po przybyciu do Babilonu i pozbyciu się ładunku ramy łodzi swej sprzedają. Ładują skóry na osły i wracają do Armenii. Jeśli już jesteśmy przy osłach, to razem z bliskimi sobie gatunkowo onagerami, były one jednym z głównych środków transportu. Jeśli więc podróżnik nie zamierzał przebywać całej swej drogi na piechotę, najczęstszym widokiem na starożytnych bezdrożach był właśnie piechur wraz ze swoim kłapouchym przyjacielem. Ten drugi najczęściej występował jako zwierzę juczne, jednak sporadycznie i w określonych interwałach mógł być także wykorzystany w charakterze wierzchowca. U początków trzeciego tysiąclecia przed naszą erą ludzkość powitała kolejny środek transportu, mianowicie wozy. Te jednak wobec braku bitych traktów nie były zbyt użyteczne i stosowano je podczas podróży sporadycznie, zwykle na niewielkich odcinkach utwardzonych dróg pomiędzy blisko położonymi miejscowościami. Wozy jako środek transportu miały zyskać popularność dopiero w silniej scentralizowanych państwach, najpierw w imperium Achamenidów, a następnie rzymskim. Choć na bezdrożach do pewnego stopnia sprawdzały się także rydwany, których używano nie tylko do celów bojowych, ale także do przekazywania informacji. Te sprawowały się zazwyczaj dość dobrze, aczkolwiek zdarzały się również problemy. Powiedz mojemu panu Jasmachowi Jadadowi, twój sługa Ila Salim przesyła następującą wiadomość. Król dał mi rydwan. Rydwan pękł w środkowej części z powodu moich ciągłych podróży z równin do gór, tam i z powrotem. Więc teraz nie ma dostępnego Rydwanu, którym mógłbym jechać, kiedy muszę udać się w jakieś miejsce. Jeśli tak się podoba mojemu panu, niech mój pan da mi Rydwan. Z pewnością zaprowadzę porządek w kraju, zanim przybędzie mój pan. Jestem sługą mego pana. Niechaj mój pan nie wstrzymuje dla mnie Rydwanu. Tymczasem jednak wróćmy do Egiptu, w którym jedyną drogą szybkiego ruchu pozostawał Nil. Egipscy oficjele zapuszczali się nie tylko na półwysep Synaj, gdzie wydobywano mieć, ale także na południe, w kierunku Nubii. To właśnie ten kierunek wydaje się sugerować inskrypcja w komnacie grobowej Harchufa, nomarchy Asuanu i elefantyny z okresu VI dynastii. Wyruszyłem, by otworzyć drogę do tego kraju. Zrobiłem to w siedem miesięcy i przywiozłem stamtąd wszelkiego rodzaju dobra i rzadkie prezenty. Jego królewska mość wysłał mnie po raz drugi. Wyruszyłem z pierwszej katarakty i wróciłem na przestrzeni ośmiu miesięcy. Wróciłem i przywiozłem z tego kraju prezenty w bardzo dużej ilości. Jego wysokość wysłał mnie po raz trzeci. Wróciłem z trzystoma osłami załadowanymi kadzidłem, hebanem, olejem, skórami lamparta, kłami słonia, bumerangami i wszelkimi dobrymi produktami. Skoro nawet dziś wracając z nadpolskiego morza możemy przywieźć suweniry w postaci ciupagi, to raczej nie powinien nas dziwić fakt, że Harchów z terenów dzisiejszego Sudanu przywiódł faraonowi w prezencie takie prezenty jak drewno, skóra czy kość słoniowa oraz, o czym nie wspomniano w tym fragmencie, również pigmeja, których ceniono w Egipcie z uwagi na ich umiejętności taneczne. Młody faraon Pepi miał być tak uradowany suwenirem w postaci niewysokiego jego mościa, że wysłał gońca do Harchufa by poinformować go, jak ten powinien się z nim obchodzić, aby w żadnym razie nie stała mu się krzywda. I chociaż Harchów przyniósł ze swojej wyprawy prezenty, prawda historyczna nie pozwala nam zakwalifikować jego wyjazdu jako wakacji, a Nubii jako destynacji staroegipskich turnusów wypoczynkowych. Inskrypcje w grobowcu Harchufa nie są zatem pamiętnikami z wakacji, a pierwszą udokumentowaną kroniką ekspedycyjną. Egipcjanie jednak podróżowali nie tylko z pobudek handlowych, dyplomatycznych czy w celach ekspedycyjnych. W pewnych okresach roku ludność tłumnie udawała się na uroczystości religijne do rozmaitych miejsc kultu. Choć nie jest to jeszcze turystyka wypoczynkowa, a jedynie religijna, wydarzenia, które opisuje Herodot, spokojnie można porównać do dzisiejszych festiwali muzycznych. Odbywają zaś Egipcjanie swe uroczyste zgromadzenia nieraz do roku, lecz są to święta częste, głównie i najgorliwiej obchodzą je w mieście Bubastis ku czci Artemidy, a powtórę w mieście Busiris ku czci Izydy. Udając się do miasta Bubastis, czynią to w ten sposób: mężczyźni i kobiety jadą razem i to wielkie mnóstwo obojga płci znajduje się na każdej łodzi. Niektóre z kobiet mają kołatki i nimi brzękają, niektórzy mężczyźni podczas całej jazdy dmą we flety. Reszta zaś kobiet i mężczyzn śpiewa i klaska w dłonie. Ilekroć w podróży zbliżą się do innego jakiegoś miasta, przybijają z łodzią do lądu i tak czynią. Niektóre z kobiet robią to, co powiedziałem, inne głośno krzyczą i wyszydzają mieszkające w tym mieście kobiety. Jeszcze inne tańczą. Inne wreszcie powstają i unoszą swe suknie do góry. To czynią przy każdym mieście położonym nad rzeką. A skoro przybędą do Bubastis, obchodzą święto i składają wielkie ofiary. Przy tej zaś uroczystości zużywa się więcej wina gronowego niż przez całą resztę roku. Schodzi wtedy razem mężczyzn i kobiet nie wliczając dzieci nawet około 700 tysięcy, jak mówią tubylcy. Tak się tam dzieje. Choć doniesienia Herodota, jak zwykle zresztą, musimy traktować z dużą dozą podejrzliwości, to nie ulega wątpliwości, że starożytni Egipcjanie na święta kuczci swoich bogów wyruszali tłumnie. Ale czy możemy już nazwać ich turystami, czy jeszcze pielgrzymami? W każdym razie te wielkie masy ludzkie przybywające właśnie do Bubastis musiały na pewno stanowić olbrzymi problem dla lokalnych mieszkańców. Dobrze wiemy, jak wyglądają miasta po wielkich wydarzeniach kulturowych, festiwalach czy koncertach. Co bogatsi przybysze zapewne wynajmowali domostwa lub przynajmniej łóżka u miejscowych, natomiast pozostali nocowali pokotem, w prymitywnych szałasach lub pod gołym niebem. Nie wiemy niestety w jaki sposób zapewniano całemu zgromadzeniu żywność, jednak najprawdopodobniej wysiłki w tym kierunku podejmował aparat państwowy, ponieważ w lokalnych spichlerzach po prostu nie mogło być wystarczająco dużo żywności, by wyżywić nawet połowę z przesadzonej liczby 700 tysięcy podawanej przez Herodota. Należy wziąć pod uwagę, że nie wszyscy byli zaangażowanymi wyznawcami, a więc część z pielgrzymów zapewne w głębokim poważaniu miała obchody, a skupiali się, jak wspomina dziejopis. Na konsumpcji wina gronowego i bardziej przyziemnych sprawach. Jako że Bubastis było stałym ośrodkiem kultu, to lokalni sprzedawcy, szynkarze czy wynajmujący domostwa byli zapewnie nie bardziej lżeni za chciwość niż zakopiańscy górale, aż szkoda, że do naszych czasów nie zachowała się żadna satyra opisująca ich zachowania, a te na pewno powstawały. Wielkie wydarzenia powodowały wzrost popytu, co rzecz jasna oznaczało znaczny wzrost cen. Wszyscy, którzy sprzedawali żywność, zapewniali schronienie czy jakiekolwiek inne usługi, windowali zapewne swoje ceny na czas uroczystości. Jeżeli chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy starożytni ludzie jeździli na wakacje, to precyzyjną odpowiedź na to odnajdziemy, cofając się do około 1500 roku przed naszą erą. Właśnie na okres połowy drugiego tysiąclecia datowane są najstarsze, twarde dowody na podróże rekreacyjne. Egipcjanie, czy tego chcieli czy nie, żyli w kraju, który wraz z upływem kolejnym stuleci stawał się coraz bardziej zakurzonym obiektem muzealnym. W połowie drugiego milenium wielkie piramidy oraz sfinks liczyły już sobie lekko ponad tysiąc lat i stanowiły jedne z niewielu tak długo istniejących monumentalnych zabytków. Turyści, przybywający, by zobaczyć te oraz inne budowle, dokonywali aktów wandalizmu na ścianach. Te napisy, za które współczesny turysta dostałby zapewne olbrzymią grzywnę, nie są jednak dla nas dzisiaj wandalizmami. Z dumą nazywamy je inskrypcjami. Zostawiający swój ślad w zabytkach, turyści nie rzucali pospolitym byłem tu. Zdarza się również, że napisy dostarczają nam informacji o zawodzie, pochodzeniu, czy nawet planie zwiedzania. Co rzuca się w oczy, ale być może nie jest najbardziej intuicyjne, coś więcej niż imię umieszczali na zabytkach najczęściej skrybowie. Nie dziwi to jednak, biorąc pod uwagę poziom analfabetyzmu, który przewyższał w Egipcie 99%. Swoje przemyślenia, Hadnakte, skryba skarbca na kaplicy przylegającej do piramidy Josera, opisuje następująco. Aby odbyć wycieczkę i zabawić się na zachód od Memphis razem ze swoim bratem Panakti, skrybą Wezyra, turysta o imieniu Ptah-Emwe, jak to określa inskrypcja, przybył, by kontemplować cień rzucany przez piramidy, po złożeniu ofiar bogini Sehmet. Skrybowie mieli nawet wypracowane charakterystyczne formułki, które możemy obserwować na wielu monumentach. Być może nawet uczyli się tego w szkołach dla skrybów. Niektórzy badacze uważają również, że adepci pisma przyjeżdżali do Gizy grupowo, co niczym ma się różnić od szkolnych wycieczek, na które udają się dzieci w czasach współczesnych, a to wszystko za sprawą jednej inskrypcji, która informuje, że została wykonana w obecności całego szkolnego zgromadzenia. Co ciekawe, niektórzy pozostawiający wandalizmy na ścianach starożytnych monumentów zdawali się mieć bardzo negatywne zdanie o innych, a to ze względu na jakość lub treść inskrypcji. Moglibyśmy to porównać chyba tylko do wojen graficiarzy. Jak głosi jedna inskrypcja, przybył skryba o sprytnych palcach skryba, który nie ma sobie równych wśród ludzi w Memphis, skryba Amenhet. Mówię, wyjaśnij mi te słowa dobrze mi się robi, gdy widzę dzieło ich rąk. To jest jak dzieło kobiety, która nie ma rozumu. Obyśmy mieli kogoś, kto mógłby ich zadenuncjować, zanim jeszcze weszliby, aby zobaczyć świątynię. Widziałem zgorszenie. Nie są takimi skrybami, jakich Toto świecił. Na koniec przenieśmy się jeszcze na chwilę do Mezopotamii, gdzie już w drugim tysiącleciu przed naszą erą mogły działać hotele dla podróżnych. W jednej z glinianych tabliczek, której słowa przypisuje się szulgiemu królowi ur. Dowiadujemy się, że władca zbudował, jak to określa, duże domy. W nich podróżujący szlakiem mogli odpocząć przed dalszą drogą. Te domy, ulokowane przy najważniejszych traktach królestwa, służyły jak współczesne mopy klasy trzeciej przy autostradach. I choć zazwyczaj były przeznaczone dla gońców, handlarzy czy innych oficjeli, uważa się również, że obsługiwały one także innych podróżujących z bardzo prostego powodu dla zachowania rentowności tych obiektów. W okolicy tych państwowych placówek często powstawały niewielkie osady, które zaspokajały także inne potrzeby podróżnych, włączając w to głód oraz potrzeby cielesne. Jeden z kurierów, który niósł wiadomość, mógł się w takim hotelu zatrzymać, a jego tabliczka dotyczyła suwenirów, które z dalekich krain ojciec miał zdobyć synowi. Nigdy nie pisałem do ciebie o coś cennego czego pragnąłem, ale jeśli chcesz być dla mnie jak ojciec, kup mi piękny sznurek pełen paciorków do noszenia na głowie. Zapieczętuj to swoją pieczęcią i daj nosicielowi tej tabliczki, aby mógł mi ją przynieść. Jeśli nie ma ich pod ręką, wykop z ziemi, gdziekolwiek takie przedmioty się znajdują i wyślij do mnie. Bardzo ich chcę, nie odmawiaj mi tego. W tym zobaczę, czy kochasz mnie tak jak prawdziwy ojciec. Oczywiście ustal mi cenę, zapisz i wyślij na tabliczce. Mężczyzna, który po nią do ciebie przyjdzie, nie może widzieć sznura paciorków. Zapakuj to w paczkę i daj mu. Nie może widzieć sznurka, który ma być owinięty wokół głowy, który wyślesz. Powinien być pełny koralików i powinien być piękny. Jeśli go zobaczę i mi się nie spodoba, odeślę go z powrotem. Przyślij też płaszcz, o którym Ci mówiłem. Oni wyglądają na twardzieli, panie. Jeśli interesują Cię materiały powstające w Skryptorium, rozważ proszę pozostawienie subskrypcji.